Okej, okay, siemanko, Szymon Wytniewski. Lecę właśnie na Olimpię, na trening. Już po swoim treningu rano o 10 trenowałem swój trening, później troszkę ogarki w domu, naukowej, porządkowej, żeby nie było, że przyjechałem i od razu jest syf w domu. Marysia dzisiaj będzie biegać ostatni trening, taki porządniejszy, że tak powiem, może nie mocny, bo mocne treningi już odbywała przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski, na których wystartuje na dystansie 1500 metrów. Na tą chwilę ma chyba 12 czy 13 wynik na listach, ale dotychczasowe wyniki biegała w samotnych biegach, więc myślę, że jest dużo do poprawy z tego wyniku, który dotychczas dobiegała. Jak widzicie, piękne okoliczności przyrody. Ja sobie maszeruję. Marysia dzisiaj będzie biegać rozgrzewkę oczywiście, 3 km ciągłego, takie tylko lekkie pobudzenie i 6 razy 200, 3 w butach, 3 w kolcach, na takich prędkościach wyższych niż startowe, no bo to będą biegane odcinki od 34 do 30, może lekko poniżej 30 sekund. Zaraz Wam pokażę okoliczności, w jakich sobie maszeruję na trening. Tak jak widzicie, prawie w centrum miasta mamy taką piękną rusałkę, gdzie można zrobić zarówno trening na bieżni, jak i trening na pętli kilometrowej, jak i trening na pętli 5-kilometrowej, jak i trening na dłuższych pętlach. Także naprawdę, oprócz tego mamy jeszcze Maltę, mamy jeszcze Cytadelę, mamy Park Sołacki, w którym również można biegać, mamy teraz jeszcze super Wartostradę, na której ktoś ostatnio poodznaczał odcinki, także jest w Poznaniu tych miejsc do biegania dużo. No to lecimy. Teraz wchodzimy właśnie na tereny poznańskich ośrodków sportu i rekreacji na Golęcinie. Obiekty z bardzo dużym potencjałem. Tu kiedyś były domki. Tu mieszkałem, tam mieszkałem kiedyś, ale niestety zostały zburzone, jak widać. Nie wiem, co powstanie w ich miejscu. Mieszkałem z Patrycją Wyciszkiewicz, z Gosią Kołacką, z Michałem Ławrowski. Tutaj widać, ekipa już kolejna idzie na trening. Tam jeden stadion, po lewej drugi.
A zawodniczki robią przebieżki. Dzisiaj Marysia będzie miała kompana do biegania. Jedną z sióstr, Iwanejko. Martyna biega 800 na młodzieżówce, ale plan bez zmian, pobiegają to samo. Dzisiaj na stadionie tłok, są piłkarze, jest grupa trenerki Eli, jest grupa trenera Jana mistrzowska, niedawna rekordzistka Polski, świeżo upieczona Oliwia Wawrzyniak, Tomek Przybylak, Roch Goszczyński, Wiktor Maćkowiak, jest też grupa trenera Edwarda Motyla, prawda trenerze? No a reszta gdzie? W terenie. Reszta w terenie. Czwarty odcinek, czwarta dwusetka. Dziewczyny biegają. A nie, przepraszam, jeszcze dwóch zawodników. Tak, jeszcze dwóch zawodników. Zawodniczka i zawodników. Pogoda nie sprzyja. Miałem nagrać cały trening, ale niestety raczej mi się nie uda. Czwarta dwusetka. Trzydzieści jeden szesnaście. Przerwy w truchcie, bo jak widzicie, pogoda nie zachęca do spacerów. Widać to po zeskoku, że pada deszczyk, pada równo raz na trawkę, raz na kwiatek. Przerwa wychodzi około 1:40-1:50. Teraz będą dwusetki ze zmianą rytmu, czyli ze skróceniem kroku. Widzicie, no trzeba uważać na stadionie, bo jest bardzo dużo biegaczy, lekkoatletów w sumie. Bardzo dużo lekkoatletów. Także biegamy po ósmym torze. Marysia podnosi rękę, wtedy włączam zegar, wtedy daję jej sygnał również, że jestem gotowy do mierzenia. I wtedy na postawienie nogi, naruszenie zaczyna. Teraz Marysia skróciła krok, włączyła ręce, na pierwszym planie Roch Goszczyński, również bardzo utalentowany zawodnik, 30:81. Marysia. Nie? 30:81, dobrze, troszkę mocniej rękami popracuj. Trener Jan robi odprawę swoim zawodnikom przed treningiem. Jak widać, grupa bardzo mocna, nie tylko ilościowo, ale również jakościowo. Trening też zapewne będzie jakościowy, znając szkołę trenera Jana. Natomiast my, ostatni odcinek z tymi samymi założeniami, czyli ze skróceniem kroku na ostatnich 80 metrach. Coraz bardziej zaczyna padać.
Teraz Marysia mnie nie widziała, bo się schowałem pod parasolem. Skrócenie kroku i mocna praca ramion. Biegaliśmy dużo szybkościowych treningów, mało wytrzymałościowych, dużo jakości. Tak trener ci zaplanował. No. Ale dobrze ci się biegało, co? No, teraz skostniałam, nie? No to wiadomo. Masz bluzę jakąś? Mama. Dobrze by było, jakby była taka pogoda, dobrze by było, jakbyś kupił jakąś maść taką, wiesz, rozgrzewającą, żeby przed po rozgrzewce, przed zdjęciem rajku, żebyś miał tą masurę, nie? No. Że rozgrzejesz się ten teges, albo przed rozgrzewką, wiesz, posmarować te nogi, żeby, wiesz, jak będzie taka pogoda, żebyś nie marzła, nie? No. Tak jak mówiłem, Tomek Przybylak, finalista biegu na 800 metrów na Mistrzostwach Polski Seniorów, junior jeszcze. Widać, że szybkie bieganie. Nie mierzyłem po ile. Tam reszta ekipy zmierza na start odcinków. Dzisiaj jakieś 200 z tego, co widzę. Tutaj kolejna grupa. Tutaj chyba będą biegane 400. Charakterystyczny gwizd. Może mogą usłyszeć TVP Sport. Tak, można. Charakterystyczny gwizd, do tego stopnia charakterystyczny, że było go słychać w TVP Sport. No, robiłam tutaj kolację. Kolejna grupa. Rok Goszczyński, Wiktor Maćkowiak. Pacemakerzy. Znani i lubiani w Polsce. Tak. I na arenie ogólnopolskiej. Jeszcze na Diamond League nie, natomiast na Luboń Games już byli obecni rozprowadzającymi. Na pierwszej pozycji kto tam biegnie? Rochu. Roch. Też pewnie poznamy, jak biegną. Jaki masz plan na młodzieżówkę? Ja? No. Mocne bieganie. Mocne nie, ale bieganie. Tak serio? Nie, tak serio to nie, na pierwszym miejscu, żeby było PB. No. Dla minimum PB. Dla minimum to PB. Chciałabym być w piątce, no ale no. Zobaczymy jak to wyjdzie. A trzecie, żeby wróciła stara Maria. Stara Maria. Nie taka stara. No, żeby wróciła z 2017. Będzie. Będzie.